Więc wracając do tego filmu z wczoraj jeszcze raz. Tutaj jest ta śruba. Ta dwunastka. Ona oczywiście jest tutaj, w tym miejscu. Już na to karce zjechana. Nie ma tego gwintu. I jest to zrobione po prostu na 10 mm. Tak, żeby można było tutaj swobodnie ten przewód do gazu na nią założyć. Próbujemy to trochę powiększyć. Tak, tu dodatkowo jest taki kołnierz zostawiony. Ten kołnierz jest po to, żeby po prostu ten przewód z tym gazem nie miał prawa się ześlizgnąć. Także ze śruby dwunastki zrobiliśmy dziesiątkę tu w tym miejscu. Tu jest pozostawiona z kolei normalna średnica. A tu, tak jak mówiłem, jest ten gwint, ta szóstka, żeby wkręcić tą dyszę. Mi się to uda jakoś zbliżyć. Nie, tym obiektywem nie. Ale tak to wygląda. Tak to wygląda w całości.